Ciekawa mała piłeczka. Co jest w środku? Rozpakowujemy. Wow, LOL Surprise Barbie. Teraz pomalujmy jej twarz. Obrysujmy jej oczy. Wytnij szablon. Odrysuj. Dodaj pieluchę. Ozdób kokardą. Mała Barbie rozpoczyna swoją przygodę. Jestem tu do dzieci. Gdzie są nasze maleństwa? Czy możesz zaopiekować się małą dziewczynką Barbie? Z przyjemnością. To? Wracajmy do domu, szkrabie. Jupi! Ruszamy! Witaj z powrotem, panienko. Johnny, połóż maluchy do łóżka. To takie słodziaki. Na razie odpocznę. Odetnij końcówkę. Delikatne odcienie. Pomaluj ciało. Wytnij podstawę. Owiń puszystą tkaniną. Udekoruj wstążką. Uterał na obiektyw zastąpi panel sterowania. Wytnij liczniki. Dodaj kierownicę. Przednią szybę. Prawie gotowe. Jest w zestawie z pilotem. Daj lajka, jeśli chciałbyś mieć taki samochód dla siebie. Wow, co za fajna forma transportu. Kochanie, to jest dla ciebie. Zdalnie sterowany samochód. Dzięki, nianiu. Gotowa na przejażdżkę? Mam pilota. Gdy tylko maluch się ukrył, samochód ruszył. Co się dzieje? Ostrożnie! Stać! Ty mały rozrabiako! To było zabawne! Było buzy! Co za uroczy portfel! Ciach, ciach! Strzyj brzegi! Tak nie może być! Udekoruj logo! Puszyste futro. Ozdób kryształami górskimi. Przetnij wstążkę. Para wygodnych ramionczek. To pojemny i uroczy plecak. Muszę spakować książki. Tyle tu podręczników. No ej, nie uniosę tego. Barbie potrzebuje pomocy. Jestem pierwszy. Barbie, pomożemy. Penowie ciągną za sobą plecak. Co my zrobiliśmy? To był wypadek. Jak mam iść na lekcję? Poczekaj tutaj, naprawię to. To nowiutki plecak. Starałem się jak mogłem. I wszystkie książki pasują. Chodźmy. A co ze mną? Cześć, Lalilu. Przygotujmy materiały. Lali Kadabra. Zmień kolor. Oto twój nowy wygląd. Nie mogę się doczekać, żeby to przymierzyć. To bajeczny strój sportowy. Prawie zapomnieliśmy rolek. Jestem gotowa na spacer. Ryzykowne posunięcie. Jestem taki fajny. Barbie z wdziękiem jeździ na rolkach. Jest wspaniała! O nie, facet rozproszył się i stracił równowagę. Biedactwo, czy wszystko w porządku? To śmiał mały wypadek. Bez obaw, załatamy cię. Dbaj o siebie. Proszę, trzymaj lody. Słodycze zawsze się rozweselają. Przyjaciele słodko rozmawiają. Nic nie może zepsuć ich dnia. Użyj gliny samoutwardzalnej. Przymocuj do ciała. O, zwinięty ogon. A co z jedzeniem? Wytnij sztuczne futro. Namaluj twarz. Oczy z kryształów górskich. Dodaj cienie. Obroża z klejnotem.
To uroczy pomeranian. Dziwna Barbie ćwiczy nową piosenkę. O, chciałabym mieć psa. Nianiu, możemy mieć szczeniaka? Ej, Barbie! Zobacz, kto na ciebie czeka. Jest taki puszysty. Wow! O, jak słodko! Łaskocze, szczeniak mnie kocha. Chodźmy na spacer, malutki. Piesek spotyka kociaka. O, jesteście teraz przyjaciółmi. O, zaplątałeś mnie. Ojej. Miło spędzają razem czas. Wszystko w porządku? Jak się masz? Doskonale, jesteśmy przyjaciółmi. Jakie imię mam nadać zwierzakowi? Zostawcie swoje sugestie w komentarzach. Nazwę cię Lucy. Lalilu, co o tym sądzisz? Pójdę się przygotować. Chcę nowego wyglądu. Pomożesz mi? Najbardziej błyszczący. Idealny. Stwórz efektowny kombinezon. Wytnij wzór. Zszyj krawędzie. Idealne buty. Oto kilka akcesoriów. To świetne kolczyki, które pasują. Mała Barbie wygląda oszałamiająco. Przyjaciele urządzają przyjęcie na cześć Barbie. Gdzie ona jest? A co jeśli się nie pojawi? Przyniosłam aparat. Pozuj. Idzie Barbie. Jest taka piękna. Wow, co za niespodzianka. Barbie, jest coś jeszcze. Wyjdziesz za mnie? To takie nieoczekiwane. Tak, oczywiście. Grupa wspólnie świętuje tę okazję. Uśmiech. Barbie wychodzi za mąż. Hurra! Zdrowia młodej pary. Przygotuj białą tkaninę. Odetnij kawałek. Ściągnij podszewkę. Potrzebujemy ich. Obszerna sukienka. Wzbogaćmy strój koronką. Eleganckie rękawiczki. Pasek z różową kokardą. Welon panny młodej. Dodaj kilka spinek do włosów i bukiet. To będzie najlepszy dzień w moim życiu. Panna młoda się spóźnia. Jestem gotowy. Gdzie jest Barbie? Będzie tutaj, nie martw się. Idzie. Wyglądasz oszałamiająco. Ogłaszam was mężem i żoną. Szczeniak przybiega z obrączkami. O, w samą porę. Możecie się nimi wymienić. Złap bukiet panny młodej. Hurra, będę następna. Uroczystość była wspaniała. Weź słomkę. Przytnij. Wypełnij klejem na gorąco. Smoczek. Dodaj ozdoby. Napełnij mlekiem. To butelki dla niemowląt. Ten i Barbie zostali rodzicami. O, codzienne życie. Czas zmienić pieluszki. A teraz do roboty. Kąpiel z bąbelkami. To takie urocze dzieci. Dlaczego jesteś marudna? Głodni, co? To wasze ulubione mleko. Słodkich snów. To uroczy rodzinny dzień. Młodość jest taka cudowna. Ale lata mijają niepostrzeżenie. Wow, zostałam babcią? Rozczesz włosy. Zrób ładny kok. Weź trochę tkaniny. Odrysuj szablony. Rozłóż wgłębienia. Oto igła. Zszyj krawędzie. Wygodna kurtka. Dodaj kołnierz.
Przymierz to. To elegancki strój. Do parku. Mamy rodzinny dzień. Lucy, pobaw się z maluchami. Moja droga, wybrałem dla ciebie najlepszy bukiet. Para podziwia się nawzajem, a wnuki bawią w aportowanie z psem. Dzieci tak szybko rosną. O, moje plecy. Łobuzy, kto chce smakołyków? Smacznego. To zabawny czas z rodziną. Przyklej szablony. Lali kabra. Utrzona tkanina. Złóż siedzenie. Wow, wygodne podłokietniki. Wyczesz futro. Miękka poduszka. Zrelaksuj się i odpręż. Kochanie, przyniosłem koc. Thanks. Lucy bawi się włóczką. Rozgrzej się aromatyczną herbatą. Dziękuję, skarbie. Właśnie skończyłam twój sweter. Oto on. Amazing. Czuję się rozgrzany twoją miłością. Para cieszy się spokojnymi, złotymi latami. Lalilu, poproszono mnie, bym ci to dał. Dzięki, Antonio. Użyję tego. Potrzebujemy farby. Narysuję jaskrawe paski. Trochę magii. Kostium kąpielowy jest gotowy. Pomaluj obręcz na różowo. Udekoruj kryształami górskimi. Dokąd idziesz, Barbie? Wyglądasz wspaniale. Wskakuj do samochodzika. Dobra robota. Gotowa do wyjścia na basen? Barbie i jej przyjaciele biorą udział w wyścigach. Rodzice kibicują małym kierowcom. Zwycięzca wyścigu otrzyma słodką nagrodę i oklaski. Gotowi? Gotowi? Do startu? Start! Rozpoczyna się intensywny wyścig. Barbie jest na prowadzeniu. Brawo! To zwycięstwo! O, co za wyścig! Co ty nie powiesz? Świetna robota! To było takie ekscytujące. Gratulacje z powodu zasłużonej wygranej. Jestem mistrzem. Wszyscy dostają słodycze, a ja stawiam. Weź starą mydelniczkę. Odetnij niepotrzebne części. Przeszlifuj krawędzie. Podziel na pół. Wydrukowana woda? Przytnij krawędzie. Umieść basen na kafelkach. To zjeżdżalnia. W pobliżu jest efektowny parasol. Leżak do relaksu. Kaczuszko, jak woda? Mała Barbie bawi się z przyjaciółmi. Grupa postanawia spędzić dzień w basenie. Widziałeś Barbie? Poszła gdzieś. Hej, Barbie, czemu nie pływasz? Dobrze bawię się na huśtawce. Ej, chodźmy na basen. Ja boję się pływać. Spójrz, mamy nadmuchiwane koło. Na pewno nie utoniesz. No chodź. Dobrze, w porządku. Przekonałeś mnie. O, to nie jest takie straszne. Widzisz, razem jest fajniej. Świetnie, możemy się pluskać. Świetnie się bawią. Odwiedźmy warsztat krawiecki. Pomożesz nam z wzorami? Oczywiście. Oto twoje elementy. Przekaż je projektantowi. Dziękujemy. Bye, bye. Nadruk zebry zyskuje na popularności. Gotowe. Ekstra. Barbie, przymierz nowy strój. O, pasuje idealnie. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych. Przyda się ręcznik plażowy. Jestem gotowa na wakacje na plaży. To wspaniały dzień na plaży.
Ale dziewczyny stoją w obliczu nieprzyjemnej niespodzianki. Co tu się stało? Zamiast piasku wszędzie są śmieci. To straszne. Czy turyści zostawili to wszystko? Biedna przyroda i stworzenia morskie. Co możemy zrobić? Czy nasze wakacje są zrujnowane? Nie, mam pomysł. Posprzątamy to. Myślisz, że możemy to zrobić? Za mną. Zbierajmy śmieci. Żadnych więcej kartonów. Plaża jest czysta. Lew morski dziękuję, Barbie. Cieszę się, że mogłam pomóc, kolego. Cóż, wykonałyśmy świetną robotę. Przyjaciółki zasłużyły na przerwę na plaży. Wyprostuj kartkę papieru. Cały stos. Rozwałkuj. Złóż ramkę. Po bokach są ściany Lego. Zbuduj skośny dach. Zamocuj kolumnę wykonaną z zatyczki. Malarz pokolorował to na różowo. Wytnij okna. Ale to jest kolorowe. Nadeszła dostawa mebelków. Ustaw wszystko. Kto urządza imprezę parapetówkę? Barbie i jej przyjaciele bawią się domkiem dla lalek. Puk, puk, moja lalka wróciła z pracy. O, przyjaciółko, odwiedzę cię. Puk, puk, kto pojeździ ze mną na rowerze? Idź sobie, George, to dziewczęca noc. Czy nie jest czas na przekąskę? Częstujcie się. Cukierki. Fast food. Super. Jest fajnie, ale lalki są głodne. Daj spokój, to nieprawda. Co z tego? Ja też je nakarmię. Barbie to miła dziewczyna. Weź brokatowy papier pionkowy. Zajmę się tym. Czy tyle śladów wystarczy? Stają się podeszwami. Nałóż szablony. Złóż buty. Zasznuruj nitką. Usuń koła. Para błyszczących wrotek. Aktywny wypoczynek może być stylowy. Dzieci są w parku rozrywki. Ken przybywa na spacer ze swoim psem. Co za piękny piesek. Mogę go pogłaskać? Pies ucieka. Tommy, wróć! Tommy, chodź tutaj! Szczeniak wraca z kością. Dobry piesek. A oto Barbie, która jedzie na wrotkach. Jej sztuczki natychmiast przyciągnęły uwagę wszystkich. Barbie? Znam ją. Co za zbieg okoliczności. Pies również rozpoznał znajomą twarz. Ale Barbie go nie zauważyła. Co za wypadek. Biedactwo. Przepraszam, to wina mojego psa. Wszystko gra? Myślę, że tak. Pamiętasz, jak bawiliśmy się jako dzieci? O, Ken! Oczywiście. Masz słodkiego pieska. Dzięki za pomoc. Zróbmy razem szaloną sztuczkę, co? Dzieci zostały w parku. Mają tyle do omówienia. Papier piankowy? Przetnij. Rozłóż różowe pudełko. Kawałek folii. Przyklej do wnętrza torby. Nałóż logo Barbie. Włóż rzeczy. Wygodny dodatek utrzyma jedzenie w odpowiedniej temperaturze. Mamy relaks przy basenie. Ken jest taki słodki. Oj, szalejesz za nim. O czym rozmawiają? Czekaj, pójdę sobie. Psst, Nancy. Co? Ken? Notatka. Przeczytaj to. Odwróć uwagę Barbie. No dobrze. Barbie idzie popływać w basenie. Tymczasem Ken przygotował niespodziankę. Piknik. Cześć, skarbie. Chcesz iść na randkę? Jakie to nieoczekiwane. Ale z ciebie romantyk.
chciałem cię uszczęśliwić. That's incredible. Kochanie, ten pierścionek jest dla ciebie. Ten, to takie piękne. Wyjdziesz za mnie? Oczywiście, że tak. Wow, stos papieru. Weź kredki. Narysuj prostokąt. Odrysuj okręgi. Pokoloruj na różowo. Wytnij twistera. Ustaw oś. Złóż. Wstaw grę. Okrąg ze strzałką. Granie w twistera to świetna zabawa. Przyjaciele zorganizowali imprezę. Goście dobrze rozmawiają i grillują. Nice. Czy naprawdę się oświadczył? Tak, uwierzysz w to? Ludzie, przyniosłem nową grę. To różowy twister. Mój ulubiony odcień, ale nie wiem, jak w to się gra. Co mam zrobić? To proste, pokażę ci. Zakręć strzałką i nadepnij na wymagany kolor. O, w ten sposób? No, prawie. Gra urzekła wszystkich przyjaciół. Nie jest łatwo przestać. A twister jest trudniejszy niż się wydaje. Wszyscy byli zadowoleni. Wybierz odcień tła. Proszę bardzo. Zdecyduj się na kolor. Niebieski. Przykryj pole farbą. Ułóż pochyłe podpory. Wytnij spiczasty okrąg. Różowy. Słomka. Przymocuj na górze. Wytnij logo Barbie. Okazało się obszerne. Strefa fotograficzna pomoże zrobić świetne zdjęcia. Ken i Barbie zaprosili na imprezę bliskich przyjaciół. Ale gdzie jest Barbie? Spóźnia się. Czekaliście? Mam wiadomości. Jestem w ciąży. Nie wierzę. Gratulacje! Kochanie, zapamiętajmy ten dzień na zawsze. Przygotowałem strefę fotograficzną i zaprosiłem fotografa. Proszę, stań tutaj. Pozuj. Doskonale. Fajnie, zróbmy zdjęcia. Portret rodzinny. I cenni przyjaciele. Sesja zdjęciowa zakończyła się sukcesem. Excellent. So good. Thank you. Na długo zapamiętają tę imprezę. Weź modelinę. Nasze ciało jest gotowe. Zetrzyjmy ser. Pizza w kształcie serca. Plastry kiełbasy. Świeże zioła dla smaku. Upiecz pizzę. Ten zapach. Firmowe pudełko. Co za niespodzianka. Ken umówił się na randkę z Barbie w świetnej lokalizacji. Przygotuj się, kochanie. Wow, magia. Widok na wieżę Eiffla? Thank you. Czy jesteś głodna? Tak, zjadłabym coś smacznego. Chwilunia. O, co za piękno. Hey. To jest dla ciebie. Czy to moja ulubiona pizza? Tak, wyjdę za ciebie. Barbie wychodzi za mąż. Cześć. O, Barbie zmieniła się w piłeczki? Żartujemy. Zróbmy wzór gorsetu. Odrysuj detale. Satynowa wstążka będzie pasowała. Połączmy to razem. Przymierz. Wspaniale. Udekoruj koronką. Panna młoda potrzebuje welonu. Barbie, wyglądasz niesamowicie. Thank you. Znajdę tu idealną sukienkę. Dzień dobry. Hi. Filiżanka herbaty. A, przepraszam, spieszę się.
Barbie kupiła prawie cały sklep. Zakupy poszły dobrze. Ale zapomniałam najważniejszej rzeczy. A! Przyszłam po suknię ślubną. Chwileczkę. O, jest cudowna. Weźmy wydruk. Ha! Wytnij elementy. Zrób pudełko dla Barbie i Kena. Dodaj kukurydzę. Gotowe. Zmiel pastele. Pomaluj nasz popcorn. Rozbijmy to na kawałki, czy obejrzymy film. Ken i Barbie mają wieczór filmowy. Jestem głodna. Ja też. Przyniosę popcorn. Popcorn. Para ogląda film, ale ręka Kena sięga po popcorn Barbie. Hej, nie jedz mojego popcornu. Ich bitwa na jedzenie trwa. Kiedy nie było już popcornu, zaczęli używać poduszki. Nie trafiłeś. Teraz nie chybię. Ha! Przyda się plastikowa pokrywka. Zamocuj nogi. Ten stół potrzebuje obrusu. Przytnij na żądaną długość. Strzyj wzdłuż brzegu. To świetne połączenie tekstur. Dekoracyjne kwiaty do delikatnej kompozycji kwiatowej. Ten stół na pewno nie pozostanie niezauważony. Gdzie to jest? Nie tu. Ciasteczko? Ale nie ma telefonu. Kitty, znowu siedzisz na moim telefonie. Cześć, skarbie. Zamówić stół weselny? Dobrze. Wolałbym zrobić to samemu. Ken rzucił się po narzędzia i zaczął pracować. Ha, to chyba wszystko. Lepiej kupmy gotowy stół. To zupełnie co innego. Słodziutki koszyk. Narysuj linię. Wytnij to. Na krawędziach mamy brokatowy papier piankowy. Popracuj nad tłem. Weźmy różowy sznurek. Ustawimy huśtawkę. Nakreśl szkic skrzydeł. Ostrożnie wytnij. Piękne pióra. Dołącz do struktury. Kilka kwiatów. Białe jagody. To doskonała strefa fotograficzna do niezapomnianych zdjęć. Wesele trwa w najlepsze. Co za piękna para! Dokładnie. Gdzie jest moja narzeczona? Barbie, jestem tutaj. Wyglądasz pięknie w tej sukni ślubnej. Oto nasi nowożeńcy. Witamy w strefie foto. Ile pięknych ujęć Barbie. Wygląda jak anioł. Stój. I to wszystko. A teraz wszyscy razem. Weź pudełko. Opróżnij je. Owiń miękkie dno białą satyną. Szablon body. Zszyj połówki. Udekoruj napisem. Zanurz plastikową słomkę w kleju na gorąco. Umieść wszystko w pudełku. Nie zapomnij o USG. To niespodzianka dla przyszłego taty. Ken gra na komputerze i kręci się na krześle. Znowu kręciłeś się na krześle. No, odrobinkę. Mam dla ciebie niespodziankę. Otwórz to. Barbie, nie noszę takiego koloru. To nie jest mój rozmiar. Ale z ciebie żartowniś. Dlaczego tu są dwa kostiumy? Bo mamy chłopca i dziewczynkę. Ken, wszystko w porządku? Czy wezwać lekarza? Nie rób tego. Jestem po prostu taki szczęśliwy. Chodź z nami. Pełna moc fryzarki. Popracuj nad fryzurą. To blondynka. Różowe body dla córeczki. Udekoruj brokatem. Jak
jakie to piękne! Wszystko gra? Mój samochód jest zepsuty, tatusiu. Ten szybko naprawił zabawkę syna. Utknęłam w domku, tatku. Tatusiu, przynieś mi książkę. Dobrze, pobawmy się w chowanego. Tak, hurra! Liczę do 10. Lepiej się schowajcie. Dzieciaki dobrze się schowały. Ale tata ich nie szuka. Zasnął. Hej, obudź się. Nie spałem. Przegrywacie. Zróbmy ramkę. Rozciągnij kolorowe tkaniny. Zmontuj strukturę. Zamknij chatę po obu stronach. Dzieciaki to pokochają. Tak bardzo chcę ciszy. I snu przez godzinę. Posadzę cię tutaj. Siostra dotrzyma ci towarzystwa. Teraz możemy się położyć. Tak. Dzieci chcą uwagi rodziców. Nawet zabawki nie pomagają. Mam pomysł. Tata przyprowadził dzieciom piękną chatkę. O! Teraz to jest nasz dom! Zabierzemy ci to. Zostawimy połowę. Szczelnie owiń. Przetnij. Przymocuj zawiasy mebelka. Naszkicuj rakietki. Wyrównaj krawędzie pilniczkiem. Jesteśmy gotowi na piknik. To wspaniały dzień na rodzinne wakacje na łonie natury. Zatrzymajmy się tutaj. Tak. Ken rozłożył koc piknikowy i wyjął jedzenie. Jak miło. A dzieci to uwielbiają. Dzieci zasnęły. Zagrajmy w ping-ponga. Małżonkowie dobrze się bawią. Gdzie są nasze dzieci? Synu! Córko! Tutaj jesteś. Ken, znalazłeś Cindy? Tak, ukrywała się w koszyku.